Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 64. sesję Rady Miasta. Witam serdecznie Panią Prezydent Grażynę Dziedzic wraz z zastępcami. Witam Panią Sekretarz. Witam naczelników wydziałów. Witam radnych. Witam radną Sejmiku Województwa Śląskiego, Panią Urszulę Koszycką. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Proszę Państwa, przystępujemy do porządku obrad. Na sekretarza wyznaczam Panią Wiceprzewodniczącą Cecylię Gładysz. Pani Przewodnicząca, proszę o stwierdzenie kworum. Według listy obecności na sali obecnych jest 16 radnych, więc wszystkie uchwały będą prawomocne. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi co do porządku obrad? Proszę bardzo, pani radna Stefania Krawczyk. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Państwo Radni, Mieszkańcy. Proszę o wniesienie do porządku projektu uchwały na druku numer 180/18 w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego skład komisji konkursowej powołanej dla wyboru kandydata na stanowisko zastępcy kierownika przychodni specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 50D. Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi co do porządku obrad? Ale wpłynęło prośba o ściągnięcie z porządku obrad druku 176/18. Za pobyt ośrodka wsparcia i mieszkania chronionych. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o ściągnięcie z porządku obrad uchwały na druku 176/18. Dziękuję bardzo, więc przystępujemy do głosowania zmian. Najpierw przegłosujemy wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały druku 166/18. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, za 15 uchwała zostanie zdjęta. I następną propozycję, którą złożyła pani wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, o wniesienie uchwały na druku 180 w celu wyłonienia przedstawiciela Rady Miasta do komisji konkursowej. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 16 radnych, za 16 uchwała zostanie podjęta. W tej chwili przegłosujemy cały porządek obrad ze zmianami. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 16 radnych, za 16. Porządek obrad został przyjęty. Proszę Państwa, następny punkt. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 20 września do 19 września, października 2018. Proszę bardzo, Pani Wiceprezydent Anna Krzysteczko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Już od blisko 4 tygodni kierowcy mogą korzystać z nowego odcinka trasy NS od ulicy Bukowej do ulicy Kokota. Otwarcie drogi odbyło się 21 września, 3 miesiące przed
pierwotnym terminem zakończenia tej inwestycji. Przypomnę, że odcinek trasy kosztował 53 miliony złotych, z czego prawie 45 milionów to stanowiło unijne dofinansowanie. W tym tygodniu pozyskano kolejne środki unijne, tym razem na rewitalizację w Nowym Bytomiu. Jest to kwota ponad 1 700 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zadania już zrealizowane, takie jak wykonanie dojść do budynków przy ulicy Pileckiego 24-33 wraz z oświetleniem i miejscami parkingowymi oraz adaptację pomieszczeń budynku świetlicy na Kafałzie na pralnię. Ponadto środki przeznaczone zostaną na inwestycje aktualnie realizowane, czyli renowację podwórka przy ulicy Podgórze 5-15, gdzie między innymi utworzono dojście dla pieszych, parking, nowe oświetlenie oraz ogrodzenie z pięknym muralem. Kolejnym zadaniem objętym dofinansowaniem jest aktualnie zrealizowana przebudowa boiska, którego stara nawierzchnia asfaltowa do końca listopada zostanie zastąpiona nową syntetyczną. Kończy się także kapitalny remont dachów budynków przy ulicy Pileckiego 28-33. Przepraszam. Pod koniec września poznano wyniki głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Wśród zadań ogólnomiejskich zwyciężyła tężnia Solankowa w strefie aktywności przy ulicy Górnośląskiej. Jeżeli chodzi o projekty dzielnicowe, to mieszkańcy wybrali 9 projektów, z których większość dotyczy miejsc rekreacji. Ogółem w głosowaniu wzięło udział prawie 5200 mieszkańców. Z tego za pośrednictwem elektronicznej platformy ponad 4000 osób. Przypomnę, że na realizację przyszłorocznych projektów z budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie 3 miliony złotych 720 tysięcy. W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna seria spotkań prezydent miasta z mieszkańcami w dzielnicach Rudy Śląskiej. Wzięło w nich udział blisko 400 osób. W ubiegłym tygodniu również podpisano umowę z wykonawcą, który najpierw opracuje dokumentację inwestycji, a następnie zrekultywuje 5 hektarów terenu po byłej koksowni w Orzegowie. Koszt przedsięwzięcia to ponad 21 milionów. 85% tej kwoty stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pochodzą z programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakończenie wszystkich prac w ramach tej inwestycji zostało zaplanowane na rok 2021. W ostatnich tygodniach w Szpitalu Miejskim zakończono sporo inwestycji. Na początku października po 4-miesięcznym remoncie w nowej lokalizacji uruchomiony został oddział neurologiczny wraz z oddziałem udarowym. Na oddziale do dyspozycji pacjentów przygotowanych zostało 29 łóżek. W ubiegłym tygodniu z kolei do użytku oddane zostało wyremontowane laboratorium analityczne. Natomiast dosłownie przed kilkoma godzinami otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy wraz z hospicjum, który zlokalizowany został w bielszowickiej części szpitala. Dodam tylko, że inwestycji tych nie udałoby się zrealizować, gdyby nie środki z budżetu miasta, które na ten cel przeznaczono także dzięki uchwałom podejmowanych przez państwa radnych. Od wczoraj mieszkańcy mogą składać wnioski w ramach kolejnego naboru na dofinansowanie montażu ekoinstalacji.
Środki na ten cel pochodzić będą z dofinansowania unijnego, dlatego będziemy składali kolejne wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje. W pierwszej kolejności złożony zostanie wniosek na około 3,5 miliona złotych dla tych, którzy złożyli wnioski w ubiegłym roku, a nie zakwalifikowali się do pierwszego etapu, gdzie zamontowano 51 takich instalacji. Chodzi tutaj o 172 gospodarstwa domowe. Teraz kilka słów o innych zakończonych miejskich inwestycjach oraz ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach. Można już korzystać z Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego. Inwestycja zrealizowana została w ramach budżetu obywatelskiego przy ulicy Kolberka w Wirku. Ma służyć dzieciom i młodzieży do praktycznej nauki poruszania się na drodze. Obok miasteczka niebawem stanie mini park glinowy z trampolinami. Trwają w tym miejscu prace budowlane. Mieszkańcy mogą również korzystać ze ścieżki pieszo-rowerowej w dolinie Rowu Rudzkiego 2 między ulicą Bujoczka a ulicą Kościelną w dzielnicy Ruda. Oprócz głównej alei powstała także ścieżka edukacyjna z placem zabaw. Zainstalowano budki lęgowe dla ptaków i owadów, a także zostały nasadzone nowe rośliny. Inwestycja kosztowała ponad 1 000 000 złotych. W większości zrefundowana zostanie ze środków unijnych. Praktycznie zakończyły się prace przy rewitalizacji dwóch kolejnych podwórek w mieście. Jedno zlokalizowane jest przy ulicy Krasińskiego 20-22-22A, natomiast drugie na osiedlu Kaufhaus przy ulicy Podgórze 5-15. Do użytku oddany został także zmodernizowany plac zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42 w Kochowicach. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Rozstrzygnięty został powtórzony przetarg na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 30. Wyłoniony został także wykonawca przebudowy osiedla przy ulicy Chłopskiej, Strzelców Bytomskich, Junaków, Dziewanny, Marzanny, Sobótki, Jutrzenki i Świętojańskiej w Halembie. Jednocześnie ogłoszony został także przetarg na przebudowę oświetlenia przy ulicy Solidarności. W okresie sprawozdawczym odbyły się posiedzenia związków międzygminnych, do których należy nasze miasto. 15 października w Katowicach odbyła się sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podczas obrad między innymi jednogłośnie przyjęta została uchwała o przeniesieniu praw i obowiązków KZK GOP na metropolię. Uchwała ta daje zielone światło do pełnej integracji komunikacji publicznej w metropolii. 28 września w Chorzowie odbyło się natomiast posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia poruszano tematy związane z drogami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi, działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie systemu oświaty oraz kierunkami wykorzystania środków znajdujących się w dyspozycji Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 12 października w Gliwicach odbyło się natomiast zebranie zarządu gmin i powiatów subregionu centralnego, podczas którego podjęte zostały między innymi uchwały w sprawie zatwierdzenia listy oceniających projektów w naszych naborach w ramach RPO Województwa Śląskiego. Rekomendowano też listy projektów planowanych do zgłaszania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Na zakończenie jeszcze jedna informacja. Do Kancelarii Rady Miasta złożone zostały sprawozdania z realizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku,
za 2017 rok oraz z realizacji lokalnego programu rewitalizacji miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Dziękuję za uwagę. Dziękuję pani prezydent. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos, jeśli chodzi o sprawozdanie działalności prezydenta? Nie ma. Zamykam punkt numer 3. Przystępujemy do punktu numer 4. Przyjęcie protokołu sesji, która odbyła się w dniu 20 września 2018. Ktoś z państwa radnych chce wnieść jakieś uwagi do protokołu? Protokół był włożony, przypominam, w Kancelarii Rady Miasta. Jeśli nie było, nie ma żadnych uwag, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 19 radnych, za 19, protokół został przyjęty. I następny punkt, piąty, rozpatrzenie projektów uchwał. Jaką pierwszą uchwałę, druk 177/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 o wprowadzenie, proszę panią naczelnik Wydziału Budżetu i Miasta, panią Aleksandrę Izydorczyk. Proszę bardzo, pani naczelnik. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w projekcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta Ruda Śląska na rok 2018 proponujemy dochody zwiększyć per saldo o kwotę 8 687 463 zł i 6 groszy. Wydatki zwiększyć per saldo o kwotę 5 443 634 zł i 6 groszy. Zmniejszyć planowany deficyt o kwotę 3 243 829 zł i w związku z powyższym zmniejszyć o tę samą kwotę planowane przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Zwiększeń dochodów dokonujemy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 514 796 zł, udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych w kwocie 6 milionów zł, udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych w kwocie 370 tysięcy, podatku od nieruchomości w kwocie 1 miliona zł, pozostałych dochodów w kwocie 802 667 zł i 2 grosze. Zwiększeń wydatków dokonujemy m.in. na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom, funduszu wynagrodzeń, dotacji dla niepublicznych jednostek oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a także realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, to jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ulicy Kardynała Chlonda 46 oraz wykonanie dokumentacji termomodernizacja i uciepłownienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-19. Zmniejszeń wydatków dokonujemy głównie z tytułu poręczenia dla spółki Aquadrom oraz wydatków inwestycyjnych w wyniku końcowego rozliczenia przypadającego na kolejny rok lub też oszczędności po rozstrzygniętych przetargach czy zakończonych realizacjach. Proszę o przyjęcie niniejszego projektu uchwały. Dziękuję pani naczelnik. Czy Komisja Budżetu opiniowała? Proszę bardzo, przewodniczący Marek Wesoły. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Komisja Budżetu oczywiście opiniowała uchwały budżetowe. Trzy takie uchwały kolejne będziemy głosować. Przedstawię opinię do wszystkich jak zwykle blokowo. A więc druk numer 177/18 przedstawiony przez panią naczelnik. Głosowało 6 członków komisji, 1 osoba za. Pięć osób wstrzymało się od głosu, opinia pozytywna. Druk numer 178, zmiany w budżecie miasta. Głosowało 6 członków komisji, 1 osoba za, 5 osób wstrzymało się od głosu, opinia pozytywna. I druk numer 179/18 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej. Głosowało 6 członków komisji, 1 osoba za, 1 przeciw i 4 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym opinia tutaj nie została jednoznacznie podjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy z powrotem do druku 177. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, za 19. Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Proszę bardzo, panie naczelnik, następny druk 178/18. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W związku z podjęciem przez Wysoką Radę wcześniejszej uchwały i zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w okresie międzysesyjnym dokonujemy zmian w treści załączników uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2018, dostosowując je do aktualnych kwot występujących w budżecie miasta. Proszę o podjęcie niniejszego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Poznaliśmy już opinię komisji. Czy są głosy w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, za 18. Dwie osoby się wstrzymały. Uchwała została podjęta. Proszę bardzo, i ostatnią uchwałę budżetową, druk 179/18. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W związku z podjęciem przez Wysoką Radę wcześniejszych uchwał i zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w okresie międzysesyjnym dokonuje się stosownych zmian w treści wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2041. Wprowadza się dwa nowe zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przez placówki oświatowe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i 5. Proszę o przyjęcie niniejszego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja budżetu się wypowiedziała. Przewodniczący, głosy w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, za 18, przeciw 1 osoba, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. W ten sposób wyczerpaliśmy uchwały budżetowe. Dziękuję pani naczelnik. Przystępujemy do następnego punktu. Druk 170/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. O wprowadzenie proszę pana Romana Dymek, naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Proszę bardzo, panie naczelniku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w artykule 130a ustęp 1 i 2 prawa o ruchu drogowym należy do zadań własnych powiatu. Biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji tych zadań i zapewnienie niezbędnych środków finansowych, ustawodawca zobowiązał Radę Gminy do corocznego ustalania stawek opłat. Określił też maksymalną wysokość tych stawek, które ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych i są ogłaszane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość stawek zawartych w projekcie uchwały na rok 2019 nie ulega zmianie w stosunku do roku 2018 i nie przekracza stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 roku. Projekt uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w zaproponowanym kształcie. Dziękujemy panie naczelniku. Czy któraś z komisji opiniowała projekt uchwały? Nie. Otwieram dyskusję. Kto z państwa? Proszę bardzo, pan Władysław Dryja. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy. Proszę Państwa, okazuje się, że tych pojazdów porzuconych jest bardzo dużo, bo i dzwonią, i ja osobiście widzę takie pojazdy i mieszkańcy się pytają, co mają zrobić, jakie są procedury, żeby te samochody po prostu znikły i nie szpeciły je tego otoczenia. I bardzo bym prosił tutaj o dla mieszkańców o przekazanie takim prostym językiem, co oni mają zrobić, żeby ten pojazd po prostu został usunięty spod jej, ich okien. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze drugie pytanie, proszę bardzo, pan radny Andrzej Stania. Panie przewodniczący, państwo wiceprezydenci, Wysoka Rado, na Komisji Budżetu interesowała nas jedna sprawa, na ile te stawki, które są zaproponowane na rok przyszły, są różne od tych, które dzisiaj obowiązują. Bardzo proszę. No tak, wiceprezydent powiedział, ale chcieliśmy się upewnić. Proszę bardzo, panie naczelniku. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, to na pierwsze pytanie. Procedura jest bardzo prosta. Jeżeli mieszkańcy zauważą wrak samochodu na drodze publicznej, należy, zresztą gdziekolwiek indziej również, należy taką sprawę zgłosić w pierwszej kolejności do Straży Miejskiej bądź do Policji. Tutaj te stawki również obowiązują w innym przypadku, kiedy to policja zatrzymuje bądź inne służby, bo uprawnione do scholowania są również i policja, i Straż Graniczna, i Inspekcja Transportu Drogowego, i Służba Celna. I szczegóły, w jakich przypadkach samochód można lub należy odholować, są określone w prawie o ruchu drogowym, ale generalnie należy jak najszybciej taką sytuację zgłaszać do służb i służby wtedy pojazd holują. Natomiast my tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pojazdy są nieodebrane i miasto jest zobowiązane do tego, żeby ten pojazd przejąć na własność, zutylizować go zgodnie z przepisami i wyegzekwować koszty, ponieważ wszystkie koszty z tym związane obciążają właściciela. Natomiast zaproponowane stawki za te czynności, tak jak powiedziałem, nie ulegają zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Tutaj w obwieszczeniu ministra finansów te stawki zmieniły się dosłownie o parę złotych, poszły w górę, ale my mamy rozstrzygnięty przetarg na 3 lata. Firma, która się tym zajmuje, będzie się jeszcze przez 2 kolejne lata tym zajmować, więc no nie ma potrzeby, żeby tam o parę złotych na stawce zwiększać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, za 20 uchwała została podjęta. Dziękuję, panie naczelniku. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 kwietnia i nadanie statutu Miejskiemu Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, druk 171/18. O wprowadzenie proszę panią Monikę Szczepańczyk, kierownika działu organizacji i spraw pracowniczych MOPS-u. Proszę bardzo, pani kierownik. Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, państwo prezydenci. Wejście w życie rozporządzenia w sprawie świadczenia Dobry Start i zlecenia go do obsługi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wymaga dokonania stosownych zapisów w statucie, więc jego zmiany. Taka uchwała przez państwa została już podjęta 30 sierpnia, jednakże ustalenia z nadzorem wojewody z biurem prawnym doprowadziły do tego, iż uchwała ta została rozstrzygnięciem nadzorczym. Stwierdzono jej nieważność w całości, w związku z tym dzisiaj poprawiona uchwała o tej samej treści wprowadzająca te same zmiany. Jednocześnie wprowadzono autopoprawkę do złożonego druku, gdyż w pierwotnej wersji uchylano moc uchwały z sierpnia. W międzyczasie dotarło rozstrzygnięcie, więc ten zapis należało usunąć. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panią Stefanię Krawczyk, wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, opinię komisji.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Państwo Radni, Komisja na swoim posiedzeniu jednogłośnie za przyjęła ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 19 radnych, za 19 uchwała została podjęta. Dziękuję Pani Kierownik. Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Dolnośląska z organizacjami pozarządowymi, druk 173/18, o wprowadzenie, proszę Pana Jerzego Szczerbińskiego, pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Wiceprezydenci. Na druku nr 173 przedstawiono projekt uchwały dotyczący przyjęcia programu współpracy miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Program ten został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Stefania Krawczyk, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia. Opinia komisji. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Państwo Radni, mieszkańcy, komisja jednogłośnie za przyjęła ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 19 radnych, za 19 uchwała została podjęta. Następny projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Drodze Wewnętrznej położonych w Rudzie Śląskiej Halębie, druk 172/18, o wprowadzenie, proszę Pana Grzegorza Ogórek, geodety miasta. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Radni. Przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy ulica Antyczna Drodze Wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulicy Jaronia. Jest to rejon, w którym w tej chwili dosyć intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W związku z tym w celu zabezpieczenia możliwości właściwego nadawania numerów porządkowych budynkom wskazane jest nadanie nazwy nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej stanowiącej własność osoby fizycznej i zgodę tej osoby fizycznej na nadanie nazwy uzyskaliśmy, w związku z czym proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Proszę Pana Andrzeja Podsławskiego, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, opinię Komisji. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Mieszkańcy, Pani Radna Sejmiku, Komisja Infrastruktury omówiła projekt uchwały przedstawiony przez Pana Gaudetę. Opinia pozytywna, 5 głosów za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w dyskusji na temat nazwy ulicy? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, za 20 uchwała została podjęta. Dziękuję Panu. I następny projekt uchwały na druku 175/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli sektora publicznego do Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. O wprowadzenie proszę Aleksandrę Kruszewską, Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. Proszę bardzo, Pani Naczelnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, Szanowni Mieszkańcy. Przedstawię projekt uchwały złożony na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia przedstawicieli sektora publicznego do Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. Niniejszy projekt jest kontynuacją działań wynikających z ustawy o rewitalizacji w zakresie właśnie rewitalizacji i powołania Komitetu Rewitalizacji. Przypomnę, że 21 czerwca tego roku Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę w sprawie określenia
zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami, prezydent miasta ogłosił otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór trwał od 27 sierpnia tego roku i został wydłużony do 21 września tego roku. Kandydatem mogła być osoba reprezentująca sektor społeczny, gospodarczy, publiczny. Następnie 20 września tego roku Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta w Komitecie Rewitalizacji oraz uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta w Komisji do Spraw Wyboru Kandydatów na członków tego komitetu. 21 września prezydent miasta podjęła zarządzenie w sprawie powołania wyżej wymienionego komitetu. Posiedzenie tego komitetu odbyło się 4 października tego roku. Do sektora publicznego oprócz wyznaczonych przez Radę Miasta Ruda Śląska przedstawicieli w komitecie w osobach pani Doroty Tobiszowskiej i pani Agnieszki Płaszczyk formularze zgłoszeń złożyło 5 kandydatów. Pan Michał Adamczyk, główny specjalista Wydziału Rozwoju Miasta Ruda Śląska, pani Anna Koźlik, kierownik referatu zarządzania nieruchomościami zabudowanymi Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska, pan Tomasz Kulpok, główny specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska, pani Marta Lipkornatka, inspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz pani Katarzyna Wochnik, prezes zarządu Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor, spółka z OO w Rudzie Śląskiej. Przedstawieni kandydaci rekomendowani są przez Komisję do Spraw Wyboru Kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na podstawie wniesionych formularzy zgłoszeń. Wyżej wymienieni kandydaci posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie rewitalizacji. Inne zgłoszenia z sektora publicznego nie wpłynęły. W związku z powyższym sektor publiczny w Komitecie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska reprezentować będzie 7 przedstawicieli, w tym wymienione radne Rady Miasta Ruda Śląska oraz przedstawieni kandydaci. Oprócz sektora publicznego w komitecie zasiadać będą również przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego. Dziękuję, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy któraś komisja opiniowała projekt uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do dyskusji. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, za 20 uchwała została podjęta. Dziękuję Panie Naczelnik. Następna uchwała w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska. Druk 174/18, oczywiście zmiany dotyczące statutu o wprowadzenie do projektu. Proszę Pana Andrzeja Piotrowskiego, Naczelnika Kancelarii Rady Miasta. Proszę bardzo, Panie Naczelniku. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Chciałbym przedstawić projekt uchwały zmieniający statut naszej gminy, czyli miasta Ruda Śląska, w jego części, czyli w załączniku do statutu numer 4, który zawiera regulamin Rady Miasta. 11 stycznia bieżącego roku Sejm w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych dokonał zmian, między innymi w ustawie o samorządzie gminnym. Z tej ustawy wynika bezwzględny obowiązek, że w każdej gminie w Rzeczpospolitej każda rada gminy musi utworzyć, czyli powołać obligatoryjną, czyli obowiązkową komisję, która nazywa się Komisją Skarg, Wniosków i Petycji. Do tej pory, jak Państwo wiedzą, była jedna tylko obowiązkowa komisja we wszystkich gminach. Była to komisja rewizyjna. Teraz dochodzi druga. Będzie to nasza 10. komisja, ponieważ Rada wedle statutu do tej pory miała 9 komisji, ta jest 10. Czyli przystępuję do czytania. Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały numer
1182/70 / 2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010. Czytam również dla mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy oglądają. Panie Przewodniczący, jaka decyzja? Mam czytać, czy odpuszczamy? Proszę przeczytać. Dziękuję. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Ruda Śląska uchwala w uchwale nr 1182/70/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 roku w sprawie statutu Miasta Ruda Śląska w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały zawierającym regulamin Rady Miasta Ruda Śląska. Punkt pierwszy. Po paragrafie 50 dodaje się paragraf 50a. 1 oraz paragraf 50b w następującym brzmieniu. Paragraf 50a 1. Komisje, czyli powołuje się komisję skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrywania skarg na działania prezydenta miasta i gminnych jednostek organizacyjnych. Tu jest zmiana. Do tej pory było kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, teraz jest, będzie od nowej kadencji oczywiście rozszerzony ten zakres na gminne jednostki organizacyjne do rozpatrywania wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. Ustęp drugi. Skład komisji ustala Rada zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym. Paragraf 50b. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji, zwanej dalej komisją. Punkt pierwszy, właściwie ustęp pierwszy. Komisja rozpatruje skargi, wnioski i petycje złożone do Rady, kierując się obowiązującymi aktami prawnymi. Ustęp drugi. Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego komisji oczywiście Rada wybiera spośród członków komisji w głosowaniu jawnym. Ustęp trzeci. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia komisji, organizuje jej pracę i prowadzi obrady. Ustęp czwarty. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć oprócz jej członków osoby zaproszone, w tym w charakterze ekspertów oraz inne osoby, których obecność może przyczynić się do uzyskania określonej wiedzy w zakresie zagadnień będących przedmiotem posiedzenia komisji. Ustęp piąty. Przewodniczący Rady niezwłocznie po otrzymaniu skargi, wniosku lub petycji kieruje je do komisji, która na najbliższym posiedzeniu zapoznaje się i rozpatruje treść odpowiednio skargi, wniosku lub petycji. Członkowie komisji po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających głosują w sprawie treści opinii komisji w sprawie będącej przedmiotem postępowania. Ustęp szósty. Komisja przygotowuje projekt uchwały Rady o treści zgodnej z ustaloną w głosowaniu, o którym mowa w ustępie piątym. Ustęp siódmy. Przewodniczący Rady umieszcza w porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, o którym mowa w ustępie szóstym. Paragraf drugi. W pozostałym zakresie uchwała nr 1182/70/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 roku w sprawie statutu Miasta Ruda Śląska pozostaje bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzyć prezydentowi Miasta Ruda Śląska. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą począwszy od kadencji Rady Miasta Ruda Śląska wyłonionej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018. Uzasadnienie już Państwu na początku przytoczyłem, więc pozwolę sobie go nie przytaczać. Dziękuję, to tyle. Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Mam nadzieję, że zostało to wszystko wytłumaczone. Dziękuję bardzo, panie naczelniku. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, za 20, uchwała została podjęta. I następny projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego skład komisji konkursowej. O wprowadzenie proszę panią Stefanię Krawczyk, wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Państwo Radni, drodzy mieszkańcy, chciałam wprowadzić na druku numer 180/18 uchwałę dotyczącą wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej powołanej dla wyboru kandydata na stanowisko zastępcy kierownika przychodni specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 50D. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, o działalności leczniczej oraz późniejszymi zmianami rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Rada Miasta Ruda Śląska uchwala wybrać radną lub radnego Rady Miasta Ruda Śląska jako przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej powołanej dla wyboru kandydata na stanowisko zastępcy kierownika przychodni specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 50D. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Ruda Śląska i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 z późniejszymi zmianami, w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska zastępcy kierownika podmiotu leczniczego, w skład komisji konkursowej wchodzi przedstawiciel podmiotu tworzącego, czyli Rady Miasta Ruda Śląska. Mając na względzie konieczność powołania zastępcy kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, to jest przychodni specjalistycznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Niedurnego 50D w Rudzie Śląskiej, podjęcie uchwały w niniejszej sprawie jest zasadne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, czy Pani ma kandydata? Proszę bardzo. Tak, proponuję Panią Dorotę Tobiszowską, która poprzednio była przewodniczącą tej komisji konkursowej na wybór kierownika przychodni specjalistycznej przy ulicy Niedurnego 50D. Dziękuję bardzo. Czy Pani Radna Dorota Tobiszowska wyraża zgodę? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zgłosić kandydata do tejże komisji? Przypomnę, że nasza Pani Radna, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, też jest w tej komisji Pani dr Joanna Kołada, która została tam dokoptowana, jeśli chodzi o Radę Społeczną. Jeśli nie ma, zamykam listę zgłoszonych. Przystępujemy do głosowania. Kto Państwa radnych jest za powołaniem Pani Radnej do komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 19 radnych. Za 19 uchwała została podjęta. Rada Miasta ma przedstawiciela. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam punkt numer 5 w sprawie przyjęcia uchwał. I następny punkt numer 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za rok 2017. Ale nim do tego przystąpię, proszę Pana Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Rodzocha o przedstawienie pisma wojewody. Panie Przewodniczący, Państwo Wiceprezydenci, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy, mam niewątpliwą przyjemność odczytać pismo, które wpłynęło od wojewody śląskiego na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Myszora. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w wojewodzie śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska oraz Prezydenta Miasta Ruda Śląska za rok 2017. W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, co następuje. A. Odnośnie oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Miasta, punkt pierwszy, przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. Punkt drugi, w wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości.
Podpunkt B. Odnośnie oświadczenia majątkowego prezydenta miasta. Punkt pierwszy. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. Punkt drugi. W wyniku analizy oświadczenia stwierdzono braki natury formalnej, które zostały w trybie roboczym uzupełnione przez zainteresowaną. Potwierdzone to jest podpisem prawidłowym, kwalifikowanym. Wynik weryfikacji podpisu potwierdzony przez e-PUAP. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych 7 kadencji Rady Miasta złożonych na ręce przewodniczącego za rok 2017. W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2017 stwierdzono, co następuje. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Władysława Dreja, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnej Cecylii Gładysz, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Grzegorza Handlera, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Witolda Hanke, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Jacka Jarockiego, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Marka Kobielskiego, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnej Joanny Kołady, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnej Katarzyny Ireny Korek, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnej Stefanii Krawczyk, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Władysława Kucharskiego, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Sławomira Ochlińskiego, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Andrzeja Pacławskiego, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Mariusza Pakuzy, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Henryka Piórkowskiego, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnej Agnieszki Płaszczyk, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Dariusza Potyrały, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Krzysztofa Rodzocha, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Norberta Rózgi, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Andrzeja Stani, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Józefa Skudlika, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości.
Odnośnie oświadczenia majątkowego radnej Doroty Tobiszowskiej, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Marka Wesołego, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Michała Wieczorka, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego Jakuba Wiciślika, oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Ruda Śląska, dnia 18 października 2018. Przystępujemy do punktu 7. Interpelacje i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chce złożyć interpelację lub zapytanie? Proszę bardzo, Pani Radna Katarzyna Korek. Panie Przewodniczący Rady, Panie, Panowie, Państwo Radni, Państwo Prezydenci, drodzy mieszkańcy. Na ostatniej komisji, w której uczestniczyłam z przedstawicielami taksówkarzy i to była Komisja Ruchu do Spraw Ruchu Drogowego, zobligowałam się, że złożę interpelację w dwóch, właściwie w trzech aspektach. Pierwszy dotyczy funkcjonowania postoju przy ulicy Cichej w Bierszowicach, a w szczególności bardzo niefortunnie zlokalizowanego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych vis-a-vis Toytoya. To miejsce dla osób niepełnosprawnych z uwagi na to, że miało służyć osobom niepełnosprawnym dochodzącym czy też dowożonym do szpitala, powinno być dodatkowo ustanowione czy zaznaczone troszeczkę dalej tam, gdzie żeśmy ustanowili parking. Praktycznie od tego miejsca, żeby dojść do cmentarza Bierszowickiego, osoba niepełnosprawna powinna pokonywać w granicach nie mniejszych niż 150 metrów, więc jest to troszeczkę niefortunna lokalizacja. Dokumentacja zdjęciowa w załączeniu. Następna dotyczy postoju dla taksówek zlokalizowanego w nowym miejscu przy ulicy Siekiela na Bykowinie, praktycznie miejsca położonego między dwoma drzewami, gdzie zgodnie służby stwierdziły, iż nie powinno tam się to znajdować. Praktycznie rzecz biorąc, postój pomiędzy dwoma drzewami może umożliwi wjazd pojazdu, ale niekoniecznie otwarcie czegoś takiego, co się nazywa w samochodzie bagażnik. I trzecia kwestia to jest kolejna interpelacja w sprawie, o ile mnie pamięć nie myli, to interpelował w tej sprawie pan Andrzej Stania, a mianowicie zgodnie na tej komisji żeśmy doszli do wniosku, iż ulica położona w centrum Nowego Bytomia, ulica Kościuszki powinna być ulicą jednokierunkową z wjazdem, z możliwością wjeżdżania dopiero od ulicy, wyjeżdżania, przepraszam, na ulicę Niedurnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Witold Hanke. Panie Przewodniczący, Państwo Wiceprezydenci, Szanowni Radni, Drodzy Państwo. W związku z tym, że podczas trwającej kampanii wrócił temat obszaru położonego pomiędzy posesjami położonymi na ulicy Gałczyńskiego, a tak zwanym osiedlem awaryjnym w Halębie, mianowicie tym chodzi o ten teren, o który spółdzielnia wystąpiła celem zagospodarowania go i urządzenia tam placu zabaw. Chciałbym zapytać, jak dalej ta sytuacja wygląda, bo no, ludzie interesują się tą sprawą, ten temat się znowu pojawia. Jakiś czas temu wykarczowano tam samosiejki, wydawało się, że inwestycja rusza, spółdzielnia Nasz Dom miała przygotowany projekt, ma zgromadzone fundusze, jest gotowa do podjęcia tych
tej inwestycji, a mimo to utknęło to trochę. Proszę o podanie, i to jest forma zapytania, ja nie składam tego już w formie pisemnej, dlatego że chcielibyśmy usłyszeć odpowiedź już teraz. Jaki jest powód tego, że, no, że to utknęło jakby, a może po prostu taka jest procedura? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zapytanie pan wiceprezydent Michał Pierończyk. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, Szanowni Mieszkańcy. Tutaj są jakby dwa aspekty sprawy. Pierwszy aspekt to jest kwestia pozwolenia na budowę na plac zabaw, który Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom chce realizować i na które ma projekt budowlany. I to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest kwestia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Może od tej drugiej zacznę. Plan na razie nie może być wyłożony. Czekamy na jeszcze jedno uzgodnienie z Ministerstwa Środowiska i była obietnica, że do połowy tego miesiąca dostaniemy. No na razie żeśmy nie dostali, więc oczekujemy, myślę, że na dniach to uzgodnienie, to jest ostatnie uzgodnienie, przyjdzie. Zgodnie z projektem tego planu to zamierzenie spółdzielni też będzie możliwe pod tym zamierzeniem, tą zmianą planu, którą proponujemy, będzie możliwe do wykonania, więc tu nie ma jakby problemu i liczę, że w ostateczności ten plan zostanie przyjęty. I to jest jedna sprawa, a druga sprawa, o którą pan radny pytał, no to trzeba powiedzieć sobie, że toczy się postępowanie w Wydziale Architektury w zakresie wydania pozwolenia na budowę. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom jako inwestor złożyła ten wniosek. On jest analizowany, myślę, że ono się prędzej czy później to postępowanie zakończy i wtedy będzie otwarta droga do realizacji tych zamierzeń, czyli realizacji placu zabaw z tymi wszystkimi urządzeniami, także w tym kierunku to zmierza. Będzie to teren rekreacyjny, zielony, czyli nie ma tam żadnego zagrożenia, które gdzieś się tam pojawiało, że będzie to teren zabudowany budownictwem mieszkaniowym, deweloperskim. Także chciałbym to podkreślić jeszcze raz, że gminna Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom chce zrealizować plac zabaw i ten teren rekreacyjny tam będzie utrzymany, będzie wspierał tą funkcję osiedla, która dotychczas jest. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Stefania Krawczyk. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Radni, mieszkańcy miasta. Mam cztery zapytania i one dotyczą wszystko dzielnicy Nowy Bytom. Zwrócili się do mnie mieszkańcy. Pierwsze zapytanie dotyczy teraz okresu grzewczego. Mianowicie mieszkańcy Wieżowca w centrum Nowego Bytomia, ci, którzy mają okna od ulicy Parkowej, w okresie grzewczym nie mogą otwierać okien, ponieważ domy przy ulicy Parkowej to są ogrzewane poprzez piece. W związku z tym mieszkańcy przy ulicy Parkowej zwrócili się do spółdzielni Perspektywa o to, żeby wprowadzić uciepłowienie tych mieszkań ciepłem miejskim. Otrzymali odpowiedź, że dopiero w 2022. Dlaczego tak późno? I zwracają się, czy miasto by mogło też pomóc w tym, żeby jednak to było przyspieszone. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, kiedy będzie oddany parking na plantach Kowalskiego? Miało być we wrześniu. Przesunął się termin, w związku z tym kiedy? Trzecie pytanie dotyczy parku. Nic się nie dzieje w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu. Miały być takie wielkie zmiany i nic do tej pory nie jest zrobione. Czwarte dotyczy otwarcia drogi przez park na basen przy ulicy Pokoju Ratowników. Miesiąc temu parka wyłamała
taką bramę czy zabezpieczenie. Nawiozła dużo piasku i teraz jest teren otwarty, szczególnie chodzi o korty, które są niezabezpieczone. W związku z tym proszę o odpowiedź mieszkańcom na te pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan wiceprezydent Krzysztof. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Mieszkańcy, zacznę od pytania o Park Dworski. Pani Radna, wszystko co mówiliśmy w kwestii zmian w Parku Dworskim jest aktualne, natomiast realizacja tego jest przewidziana w roku następnym. W tej chwili kończymy budowę traktu ruskiego i rewitalizację hałdy w Wirku. Jak zakończymy ten etap zadania, będziemy przechodzić do Parku Dworskiego. Jeżeli chodzi o budowę parkingu na plantach Kowalskiego, koniec października to jest ten termin przewidziany zakończenia prac i nie mam sygnałów, które by świadczyły o tym, że ten termin jest zagrożony, a więc jeszcze niecałe 2 tygodnie. Proszę o jeszcze trochę cierpliwości. Jeżeli chodzi o drogę z Parku Dworskiego do basenu, to ta droga jest realizowana, ona będzie zrobiona w najbliższych dniach. Jeżeli chodzi o pierwsze Pani pytanie dotyczące ulicy Parkowej i zasobów spółdzielni mieszkaniowej Perspektywa, no w tym wypadku spółdzielnia jest jakby samodzielna, podejmuje samodzielne decyzje, a myślę, że ten plan remontów uzależniony jest przede wszystkim od planów podłączenia zasobów mieszkaniowych spółdzielni do sieci ciepłowniczej. Tutaj jakby piłeczka, mówiąc kolokwialnie, jest po stronie spółki Węglokoks Energia. Z tego co wiem, docelowo w ciągu najbliższych 3-4 lat wszystkie zasoby mieszkaniowe, wielomieszkaniowe w Nowym Bytomiu mają być podłączone do sieci ciepłowniczej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marek Wesoły. Proszę bardzo, pan Rafał Ochliński, przepraszam, Sławek Ochliński. Państwo Prezydenci, Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Mieszkańcy, ja mam dwie interpelacje, jedno zapytanie. Jedna interpelacja dotyczy targowiska przy ulicy Brodzińskiego w Halembie. Tam mamy taką sytuację, że mamy dwóch administratorów tego targowiska. W jednym ciągu znajdują się budynki murowane, w drugim ciągu takie budki, nazwijmy to, w których mieszkańcy prowadzą swoją działalność. I skarżą się na to, że nie mają dostępu do toalety na przykład. Czy tam nie można by wstawić jakiejś przenośnej toalety? Nie ma żadnego boksu na odpady. Gromadzą te odpady wokół tych swoich budek. Wiatr, przychodzący ludzie je roznoszą i robi się bałagan na całej ulicy Brodzińskiego. No i o samo jak gdyby wizerunek tego, tych budek, czy ewentualnie miasto planuje jakąś modernizację tego, czy to jest w gestii osoby administrującej, jak do tego miasto dalej chce podejść. Druga interpelacja dotyczy ulicy Miodowej i dojazdu do garaży. Te garaże zlokalizowane są zaraz przy wjeździe na ulicę Miodową za studiem fitness. Tam jest część drogi wyasfaltowana, natomiast ta sama końcówka jest bardzo podziurawiona po prostu i zdezelowana już poprzez te przejeżdżające samochody. I mieszkańcy pytają, czy tam nie można by tylko wysypać czegoś i utwardzić, żeby ten dojazd był bezpieczny. A zapytanie mam jeszcze odnośnie tej polany, o której mówił pan wiceprezydent, czy, bo być może niedobrze zrozumiałem, albo chciałem dopytać, czy tamten teren wymaga zmiany zagospodarowania przestrzennego, czy nie? Czy ten projekt budowlany, który ma przygotowany spółdzielnia Nasz Dom, wpisuje się w ten aktualny plan, który jest? I czy miasto ewentualnie planuje wokół tego placu zabaw, który chce utworzyć spółdzielnia Nasz Dom, też jakiś teren rekreacyjny dla mieszkańców? Dziękuję. Proszę bardzo, panie wiceprezydent Michał Pierończyk, zapytanie.
To na to ostatnie zapytania, które pan radny złożył, chciałbym odpowiedzieć. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, państwo prezydenci, szanowni mieszkańcy. My chcemy w szerszym zakresie całą Polanę zmienić planem, stąd jest potrzeba jakby zmiany planu. Ponieważ dotychczas jest tak, że tylko na jakiejś niewielkiej części może być ten plac zabaw i współdzielnia się wpisuje w to, co teraz jest, a później będzie jakby się też wpisywała w całość tego terenu, więc stąd jakby potrzeba zmiany planu. I przewidujemy, że ten teren będzie dalej terenem lasów państwowych. Nie zakładamy przejęcia tego terenu, więc nie ma na ten czas, na dziś, nie ma planów dodawania jakichś urządzeń zabawowych. Cała idea zmiany planu polegała na tym, żeby stworzyć jednak w szerszym zakresie możliwość spełniania funkcji rekreacyjnej przez cały ten teren. Zresztą on tam tak naprawdę od wielu, wielu lat tak jest zagospodarowany. Tak trzeba sobie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, po raz drugi Stefania Krawczyk. Mam kolejne zapytanie, panie przewodniczący, państwo prezydenci, państwo radni, mieszkańcy. Chodzi o centrum Nowego Bytomia, szczególnie o Urząd Miasta. Od strony ulicy Niedurnego jest przystanek w centrum Nowego Bytomia. Na tym przystanku, jeżeli ktoś stoi z boku, nie można stać. Jest chodnik i ściany zanieczyszczone odchodami z gołębi, od gołębi. W związku z tym, dlaczego nic się nie dzieje w tej sprawie, żeby spokojnie ludzie mogli oczekiwać na autobus? Wstyd, żeby w centrum od Nowego Bytomia takie rzeczy miały miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Rozoch. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam zapytanie. Zapytanie w związku z artykułem, który ukazał się niedawno w pewnym periodyku przedstawiającym kampanię wyborczą. Artykułem, który informacje pokazuje ze złej strony. Ze złej strony nierzetelnie i nieprawdziwe tam zostały zachowane na temat jednej ze szkół w Bykowinie. Czy jakiekolwiek kroki zostały ku temu przedsięwzięte, pani prezydent? Jeżeli mogę wiedzieć, z tego względu, że wzbudził wielkie kontrowersje. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś kroki w tej sprawie czynione? Proszę bardzo, zapytanie pani wiceprezydent Anna Krzysteczko. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, rozumiem pana zapytanie i wręcz czekałam na to zapytanie, ponieważ pan jest nauczycielem tej szkoły i też jest pan w jakiś sposób niepocieszony takimi publikowanymi informacjami. Z uwagi na fakt, że jednostki oświatowe są samodzielnymi jednostkami, zarządza nimi dyrektor, faktycznie w ubiegłym tygodniu spotkałam się z panią dyrektor, ponieważ gdzieś ta gazeta pojawiła się w okolicach szkoły i dotarła do rąk pani dyrektor. W związku z powyższym pani dyrektor wystosowała pismo do pana prezesa magazynu Rudzkiego. Pozwolicie państwo, że ja to pismo odczytam i do publicznej wiadomości podam, za zgodą oczywiście pani dyrektor. Szanowny panie prezesie wydawnictwa. Jako dyrektor szkoły podstawowej nr 23 w Rudzie Śląskiej zwracam się do pana z żądaniem 1. zamieszczenia sprostowania artykułu prasowego pod tytułem "Czy ktoś tu zrobi remont?". Treść podana niżej wraz ze zdjęciami w załączniku w najbliższym numerze magazynu Rudzkiego oraz na stronie internetowej tegoż magazynu. 2. opublikowania w najbliższym wydaniu magazynu oraz na stronie internetowej
przeprosin skierowanych do dyrekcji, nauczycieli i uczniów za podanie nieprawdziwych informacji na temat szkoły oraz publikację nieaktualnych zdjęć. Przekazanie na rzecz szkoły kwoty 2000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych. Artykuł prasowy opublikowany przez wydawnictwo, którego jest pan prezesem, stawia placówkę w bardzo niekorzystnym świetle i narusza jej dobre imię. Publikacja zawiera bowiem informacje nieprawdziwe i wykorzystuje już nieaktualne zdjęcia, co wywołuje u odbiorców mylne wyobrażenie odnośnie stanu technicznego szkoły. Sprostowanie, o którym mowa w punkcie 1, ma przebiegać i przybrać następującą treść. W związku z opublikowaniem w magazynie numer 4 strona 9 artykułu pod tytułem Czy ktoś tu zrobi remont dotyczącego stanu technicznego szkoły podstawowej numer 23 w Rudzie Śląskiej wskazuję, iż zawiera on treści nieprawdziwe, niezgodne ze stanem rzeczywistym. Chodnik przed budynkiem szkoły jest równy, wyłożony nową kostką, znajduje się w bardzo dobrym stanie, co widać na poniżej zamieszczonych zdjęciach. Jest on regularnie zamiatany i odśnieżany. Fotografia szkolnej elewacji nie jest aktualna. Ściana została otynkowana i nie sypie się, jak zostało wskazane w artykule. Poniżej aktualne zdjęcie. Wszelkie naprawy i remonty są dokonywane w szkole regularnie przy maksymalnym wykorzystaniu środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel. Dyrekcja i grono pedagogiczne nieustannie dbają o to, aby zapewnić uczniom odpowiednie warunki do nauki. Przeprosiny, o których mowa w punkcie 2, mają przybierać następującą treść. Wydawcy magazynu Rudzkiego przepraszają dyrekcję, nauczycieli oraz uczniów szkoły podstawowej nr 23 za podanie nieprawdziwych informacji na temat placówki oraz publikację nieaktualnych zdjęć w artykule prasowym pod tytułem, już go czytałam wcześniej, wywołujących u odbiorców mylne wyobrażenie odnośnie stanu technicznego szkoły. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że sprostowanie jest zasadne i wymaga publikacji. Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku zamieszczenia sprostowania w trybie przewidzianym w przepisach ustawy Prawo prasowe, zasadnym będzie rozważenie podjęcia stosownych kroków prawnych, w szczególności w oparciu o artykuł 39 ustęp 1, rozszerzanie o opublikowanie sprostowania powołanej ustawy. Ponadto wnoszę o wskazanie wypowiedzi radnego Mariusza Pakuzy, użyte w przedmiotowym artykule, były przez niego autoryzowane, ponieważ wnoszący nie wie, czy dalsze zarzuty mają być kierowane bezpośrednio do pana radnego, czy do wydawców magazynu. Co więcej, wnoszę o wskazanie autora zdjęć zamieszczonych w artykule i daty ich wykonania, ponieważ nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Numer rachunku bankowy podany, a także kontakt telefoniczny podany bądź mailowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Agnieszka Płaszczyk. Szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący, państwo prezydenci, wysoka rado, szanowni mieszkańcy. Ja chciałabym zapytać w imieniu mieszkańców starej części Orzegowa o to, jakie są szanse na podłączenie do centralnego ogrzewania, jakie budynki, które ulice i w jakim czasie jest na to szansa. Dziękuję. Proszę bardzo, kto odpowiada? Który z wiceprezydentów? Nie ma odpowiedzi. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan Andrzej Stania. Panie Przewodniczący, Państwo Zastępcy Prezydenta, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W związku z sprzedażą wieży ciśnień i działki przyległej, na której mieści toaleta miejska ogólnie dostępna, zaistniała przeciwna sytuacja w centralnej dzielnicy miasta. Brak publicznych toalet. Jeżeli w Wirku na przykład, albo tam, gdzie są stacje benzynowe, całodobowe, taka możliwość teoretycznie istnieje, to w Nowym Bytomiu nie ma całodobowej stacji benzynowej. W związku z tym no, zarazem zjawiska niepokojące, o których już wspominałem, w tak zwanych infarktach dokonuje się zanieczyszczeń różnego rodzaju. To nie licuje z miastem. W związku z tym bardzo proszę o podjęcie działań w kierunku konstrukcji budżetu na przyszły rok, żeby tego rodzaju inwestycja tu w Nowym Bytomiu się znalazła. Ona jest niezbędnie potrzebna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, zgłaszał się jeszcze raz pan radny Witold Hanke. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, tak, zgłaszałem się, bo dostałem taki sygnał, czy zapomniałem o jeszcze jednej interpelacji, na jaką żeśmy się umawiali. Otóż mówię, nie zapomniałem, bo temat ten, o którym powiem teraz, był wywołany podczas spotkania z panią prezydent w szkole 24 w budynku B ostatnio. Mianowicie chodzi o parkowanie pojazdów pomiędzy blokami na ulicy Racławickiej i na ulicy Kosynierów. Tam jeden z przedstawicieli mieszkańców zadał to pytanie, czy ta sprawa będzie uregulowana, czy tam jest szansa na parking, bo rzeczywiście byłoby to konieczne. Wiemy, że jest tam teren, który jest podzielony. Część terenu jest własnością miasta, część terenu należy do Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, część jest własnością naszego domu. Ale my mamy takie przykłady w naszej historii, że dochodziło do takich układów, w których wspólne siły powodowały, że powstawało dobro, które służyło mieszkańcom, bo pomimo, że te własności są podzielone, to przecież to i tak ma dotyczyć mieszkańców jednego miasta. I tutaj bardzo bym prosił o odpowiedź na zapytanie, które zadam. Czy jest konieczne, aby w tej sprawie składać interpelację w tym momencie, bo jest jeszcze czas i mogę to zrobić, czy też ta odpowiedź, która została udzielona mieszkańcowi na tym spotkaniu, mogłaby być teraz powtórzona i udzielona pozostałym zainteresowanym tym tematem mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto odpowiada? Nie ma odpowiedzi. Dziękuję. No, nikt się nie zgłaszał. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Panie i Panowie Radni. Tak jak mówiliśmy na tym spotkaniu, my sprawą się zajmiemy, przyjrzymy się, albo pójdziemy w kierunku takim, że będziemy tworzyć porozumienie i wspólnie realizować tę inwestycję, albo miasto znajdzie nieruchomość, bo tam jest nieruchomość miejska i sami ją zrealizujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś interpelacje lub zapytania? Nie ma. Punkt numer 7 zamykamy. Punkt numer 8 wolne wnioski. Czyli proszę bardzo. Pan radny Marek Wesoły. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Mam dwa wnioski. Zacznę od tego bieżącego, bo tak wsłuchiwałem się w wystąpienie Pani Prezydent. I mam takie przemyślenie, że gdzieś tam na końcu wybrzmiało, że tak zasadniczo to jak radny stara się o to, aby coś zostało naprawione, to może spodziewać się, nie wiem, ścigania z tego tytułu, czy
Ja podam przykład, pani prezydent. Podam przykład. I to będzie wniosek, panie przewodniczący. Wniosek będzie bardzo konkretny. Sytuacja, którą pani przedstawiła, ja podam podobną. Złożyłem interpelację na piśmie i dostałem na piśmie odpowiedź w sprawie dofinansowania do zmiany mieszkańców, do zmiany źródła ogrzewania. Wiemy, sytuacja w Rudzie Śląskiej jest taka, że są wnioski, które wpłynęły, nie ma odpowiedzi. Ludzie nie mogą wykonać termomodernizacji, znaczy nie mogą wykonać wymiany tego źródła ogrzewania. No i złożyłem w tej sprawie interpelację, aby dokonać stosownych zmian i zmian w budżecie, aby te wnioski, które zostały przyjęte, aby wyjść naprzeciw mieszkańcom i zrealizować te wnioski. Otrzymałem odpowiedź na piśmie, podpisaną, że nie ma takiej możliwości, że prawo nie pozwala, że środki zostały wyczerpane na 2019 rok i zasadniczo nic się nie da zrobić. No to okazuje się, że również prasa zajęła się tą sprawą i dzisiaj na sesji w uchwale budżetowej znalazło się 150 tysięcy, żeby te środki jednak zwiększyć. Czyli praca radnego, ja nie wiem, czy tam ma się teraz z tego tytułu spodziewać jakiejś właśnie skargi na mnie, czy ja nie wiem, bo powiem uczciwie, że to jest jakieś dziwne. W związku z powyższym składam wniosek tutaj w mojej sprawie, żeby się zabezpieczyć i w ogóle, żeby być bezpiecznym i żeby mi się tam nikt mnie nie ścigał. Składam wniosek w tej sprawie. Bardzo proszę, żeby pojawił się komunikat jasny dla wszystkich wnioskodawców, którzy oczekują jasnej deklaracji co do swoich wniosków w Urzędzie Miasta, aby w przeciągu krótkiego czasu, 7 dni w Wiadomościach Ludzkich, bo to jest, to jest pismo, które jest w 55% finansowane przez spółki i miasto, w 55% przychody tej spółki są finansowane przez miasto. Więc bardzo bym prosił, żeby w Wiadomościach Ludzkich podać jasną deklarację dla mieszkańców oczekujących odpowiedzi, co zostanie w tym temacie zrobione i jak szybko, bo zima zbliża się nieuchronnie. Ja uważam, że ten temat jest do załatwienia. W końcu okazało się, że środki się znalazły, to i zmiany. Dziwię się, że nie mamy uchwały dzisiaj, bo trzeba delikatnie zmienić przepisy, ale można to zrobić i bym prosił o jasną deklarację do mieszkańców i odpowiedź, czego mają się spodziewać. Składam taki wniosek o to, aby zostało to zrobione, aby odpowiedź mieszkańcom została udzielona w tej sprawie. Drugi wniosek, taki szerszy, tutaj będę miał apel do państwa radnych. Wpłynęło do Urzędu Miasta pismo. W dniu 15 października otrzymałem również to pismo, bo ono również wpłynęło do Kancelarii Rady Miasta. Troszeczkę innej treści, a ja przedstawię to, które do Urzędu Miasta i zaraz powiem dlaczego. Odczytam, bo bardzo króciutkie. Zwracamy się do pani, szanowna pani, do pani prezydent Grażyny Dziedzic. Szanowna pani, zwracamy się do pani z prośbą o rozważenie czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 2 lat nieruchomości przemysłowych należących do grupy kapitałowej Huty Pokój, które obecnie nie są wykorzystywane w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego pisma. W 2017 roku Huta Pokój wniosła do budżetu miasta Ruda Śląska z tytułu podatku od nieruchomości łącznie około 4 milionów złotych. W poprzednich latach kwoty te były podobne lub wyższe. Dodajmy jednocześnie, że w skonsolidowanym wyniku finansowym od 2013 roku każdego roku ponosiliśmy straty. Pogłębiająca się w ostatnich latach zła kondycja finansowa spowodowała konieczność wprowadzenia dużych zmian w grupie kapitałowej Huty Pokój. Przedsiębiorstwo to wymaga dostosowania do nowych warunków rynkowych oraz unowocześnienia. Jako zarząd Huty Pokój SA rozpoczęliśmy wdrażanie strategii restrukturyzacji grupy kapitałowej Huta Pokój na lata 2018-2023. Strategia ta pozwoli na poprawę sytuacji finansowej w ramach jednego z projektów strategicznych zawartych w powyższym dokumencie. Prowadzimy w spółce pracę nad przygotowaniem kompleksowej strategii postępowania z nieruchomościami. Jako zarząd Huty Pokój razem ze stroną społeczną walczymy o przyszłość tego przedsiębiorstwa.
Ma ono realną szansę na rentowne działanie, lecz wymaga szybkich i głębokich zmian. W pierwszej kolejności musimy pilnie obniżyć koszty działalności. Pozwoli to na utrzymanie miejsc pracy, a docelowo po zakończeniu restrukturyzacji umożliwi modernizację przedsiębiorstwa i wzrost wynagrodzeń pracowników w wysokości postulowanej przez związki zawodowe. Huta Pokój to przedsiębiorstwo, które trwale wpisało się w krajobraz Rudy Śląskiej i Nowego Bytomia. Liczymy na Państwa zaangażowanie i wsparcie w walce o jego przyszłość. Szanowni Państwo, ja tutaj złożę wniosek na piśmie, aby wzmocnić to pismo Huty Pokój, Zarządu Huty Pokój, bo to drugie pismo skierowane jest do Rady Miasta, aby Rada Miasta również przychyliła się do tego wniosku. Wiemy, że pracujemy nad budżetem miasta. My go jeszcze nie mamy, ale zarząd pracuje nad budżetem miasta. W związku z powyższym przygotuję wniosek w przerwie sesji i jeśli ktoś z Państwa radnych uważa, że takie działanie miasta, gdzie w moim przekonaniu to jest drugie przedsiębiorstwo pod względem wielkości, jeśli chodzi o miasto, takie działanie miasta pomocnicze, działanie, które należy moim zdaniem gdzieś tam próbować wdrożyć, które pozwoli na utrzymanie dużego zakładu, ale pozwoli również docelowo na utrzymanie miejsc pracy, a z tych miejsc pracy również są podatki. Pamiętajmy, że ten zakład pracy to nie tylko ten podatek od nieruchomości, ale również podatek od każdego pracownika z CIT, a dzisiaj w uchwale budżetowej widzieliście Państwo, ile jest tych przychodów, kiedy płace rosną i o ile zwiększa się nam budżet. Tylko dziś podnieśliśmy budżet z tego tytułu o 6,5 miliona złotych. Tak wzrosła z tytułu wzrostu wynagrodzeń, tak rośnie podatek PIT. Proszę Państwa, wniosek złożę na piśmie o to, aby Pani Prezydent rozważyła jednak jakąś pomoc, aby usiąść do stołu z Hutą, aby prowadzić dialog. Ja do tego gorąco namawiam i namawiam też szanownych radnych, tych, którzy są przekonani co do tego, że należy takie działanie podjąć, abyście się Państwo ponad podziałami pod tym wnioskiem podpisali i mam nadzieję, że może nie zdążymy w tej kadencji, ale mam nadzieję, że właśnie to nasze działanie na koniec kadencji, to nasze wspólne takie jednomyślne działanie przyszłej Radzie Miasta pomoże również podjąć taką decyzję i ten kierunek działań. I że to będzie taka strzałka wytyczna, którą my możemy jeszcze teraz zrobić na tej końcówce, bo możemy coś zrobić dobrego, nie dla Huty Pokój, dla prawie 900 pracowników tego zakładu. Namawiam Państwa bardzo serdecznie do podpisania tego wniosku, który złożę w przerwie na ręce Pani Prezydent o zajęcie się tą sprawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce składać jakiś wniosek? Nie ma. Przystąpimy do punktu numer 9, oświadczenia radnych i w tym punkcie oddaję prowadzenie Panu Wiceprzewodniczącemu Krzysztofowi Rozochowi. Realizujemy punkt 9, oświadczenia radnych. Pan Andrzej Stania, proszę. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, zastępcami Wysoka Rado. Moje oświadczenie wpisuje się w głos Pani Radnej Stefanii. Ptaki zanieczyszczające okolice. Proszę Państwa, do dzisiaj część mieszkańców Nowego Bytomia nie może się pogodzić z wyciętymi drzewami na placu Jana Pawła II. Nie rozumiejąc jak gdyby, że to było też działanie skierowane przeciwko ptakom, które niestety zanieczyszczały wszystko, co dookoła się znajdowało albo pod tymi drzewami. Oprócz tego pozwoliło to zlikwidować całe rodziny szczurze, które się trzymały w korzeniach tych drzew. Ale co najważniejsze, uratowało domy znajdujące się na południe od placu Jana Pawła II, których w piwnicach pojawiała się woda. Dlatego, że przy okazji, i to jest jak gdyby clue tego mojego oświadczenia, wymieniono całą instalację kanalizacyjną i energetyczną, która znajdowała się pod placem i była pozarywana. Stąd też... Stąd też te problemy z wodą w piwnicach tutaj w części południowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Józef Skudlik. Przypominam, realizujemy punkt 9, oświadczenia radnych. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Państwo Prezydenci, szanowni mieszkańcy. Oświadczam, że znalazłem się w grupie 6 radnych, którzy postanowili zrezygnować z kandydowania do Rady Miasta. Dlatego pragnę serdecznie podziękować wszystkim koleżankom oraz kolegom radnym za dobrą, merytoryczną i w dobrej atmosferze prowadzoną współpracę przez ostatnie 12 lat na przestrzeni 3 kadencji Rady Miasta. Za niezwykle przyjazny kontakt, rzetelność i profesjonalne podejście do współpracy z radnymi pragnę z głębi serca podziękować wszystkim pracownikom Kancelarii Rady Miasta. Panu prezydentowi Andrzejowi Stania wraz z zastępcami serdecznie dziękuję za współpracę w kadencji 2006-2010. Pani prezydent Grażynie Dziedzic wraz z zastępcami pragnę serdecznie podziękować za współpracę w ostatnich 2 kadencjach Rady Miasta. Dziękuję za dobrą współpracę naczelnikom wydziałów, skarbnikom, członkom Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, z którymi miałem możliwość bezpośredniego kontaktu przez ostatnie 12 lat. To był okres, który pozwolił mi utwierdzić się w przekonaniu, że aby rzetelnie ocenić ogrom pracy, zaangażowanie oraz merytoryczne podejście do rozwiązywania problemów przez urzędnika zatrudnionego w Urzędzie Miasta, to każdy związkowiec czy działacz społeczny, aby podjąć się uczciwej oceny zakresu prac takiego urzędnika, musiałby przejść przez taki zakres współpracy, który umożliwia właśnie funkcjonowanie radnego w Radzie Miasta. Bardzo dziękuję za współpracę wszystkim komendantom oraz funkcjonariuszom Policji, Straży Miasta oraz Straży Pożarnej, pracownikom ośrodków pomocy społecznej, administracjom spółdzielni mieszkaniowych, zakładom pracy naszego miasta, a także redaktorom telewizji kablowej Sfera oraz tygodnika Wiadomości Ludzkie, z którymi miałem przyjemność współpracować nie tylko jako radny, ale również jako przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Bardzo dziękuję ugrupowaniu politycznemu Prawo i Sprawiedliwość, które dwukrotnie zaufało nie tylko mojej osobie, ale również organizacji związkowej przeze mnie reprezentowanej, dlatego że dwukrotne umieszczenie mnie na pierwszym miejscu swojej listy wyborczej pozwoliło mi pełnić funkcję radnego w kadencjach 2006 do 2020 oraz 2010 do 2014. Bez tego zaufania nigdy nie zostałbym radnym Rady Miasta. Podziękowania tej samej treści pragnę skierować do ugrupowania Rodzina Ludzka. To dzięki wsparciu wszystkich kandydatów tego ugrupowania mogliśmy wraz z radnym Jakubem Wyciślikiem pełnić funkcję radnego w okresie 2014-2018. Na koniec mojego wystąpienia pragnę bardzo przeprosić panią Joannę Kołada, radną naszego miasta, za to, że nie zareagowałem kiedyś w sposób prawidłowy na skierowanie, które tutaj podczas tej sesji przed kilkoma laty pani radna wystosowała do mnie, aby poddać się w tamtym okresie leczeniu specjalistycznemu. I gdyby nie wysokiej klasy radny, pan Jakub Wyciślik, czy służby medyczne Urowity, służba medyczna zespołu Urowity oraz dr Norbert Szydłowski, nie mógłbym powrócić do normalnego funkcjonowania z bardzo niekorzystnego położenia, jakim się wtedy znalazłem. Bardzo przepraszam panią doktor, a państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Część tych podziękowań kieruję również w imieniu radnego Dariusza Potyrałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Józefie, gorące brawa, rzeczywiście. Pan Henryk Piórkowski, oświadczenia radnych. Szanowny panie prezydencie, przepraszam, pani prezydent, szanowni wiceprezydenci, szanowni radni i panie przewodniczący Rady.
Otóż oświadczam oficjalnie, że w minionej kadencji Rady Miasta 2014-2018, za co bardzo dziękuję, mogłem z honorem i owocnie współpracować z wszystkimi wami obecnymi tu na sali. Bardzo wam, radni, za to serdecznie dziękuję, że mogłem współpracować dla dobra społeczeństwa w rozwoju miasta. Przez to wszyscy razem na pewno jesteśmy z tego zadowoleni. Serdecznie za to bardzo dziękuję państwu. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta bardzo gorąco za wykonywanie swojego obowiązku, a przede wszystkim cierpliwość dla tych, którzy w jakiś sposób starali się przyspieszać naprawdę swoje wnioski, żeby żyło nam się razem lepiej. Serdecznie dziękuję państwu wiceprezydentom, pani Grażynie Dziedzic. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam wszystkim tu obecnym na sali. Również dziękuję wszystkim służbom mundurowym miasta. Bardzo za to serdecznie dziękuję i życzę dalszej miłej współpracy. Proszę państwa, na koniec dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego tym kandydatom, którzy starają się o to, żeby w tych ławach właśnie z honorem i z godnością zasiąść. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Przekazuję prowadzenie posiedzenia sesji pani wiceprzewodniczącej Cecylii Gładysz. A ja udzielam głosu panu Krzysztofowi Rozuchowi. Pani przewodnicząca, pani prezydent, Wysoka Rado, panie Norbercie, może rozczaruję, ale tak się składa, zanim złożę oświadczenie, chciałbym dwa zdania, może trzy wprowadzenia. Dokładnie 12 października brałem udział w bardzo ciekawej, miłej imprezie poświęconej świętu wszystkich nauczycieli. Odbywała ona się w Kochłowicach i tam usłyszałem coś, co powinno chyba dla każdego radnego być takim mottem przewodnim. Usłyszałem o roztropności i usłyszałem o kierowaniu, dowodzeniu bezszelestnym. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie na to, co przed momentem, o co zapytałem. W związku z tym, że pracuję w szkole, chciałbym teraz złożyć oświadczenie w sprawie wystąpienia kolegi radnego na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta. Ja wiem, że ktoś powie, że za jakieś tam próby ratowania, próby pomocy, jak najbardziej, ale jeżeli jakiekolwiek wnioski chcemy składać, interpelacje, sprawdźmy je, porozmawiajmy, rozpoznajmy sprawę, pogadajmy ze środowiskiem, z panią dyrektor. I w związku z tym chciałbym złożyć oświadczenie, że nie mogę się zgodzić z opinią wypowiedzianą na ostatnim posiedzeniu przez radnego Mariusza Pakuzy w sprawie zaniedbania szkoły podstawowej nr 23. Wypowiadane słowa na poprzedniej sesji to są typowymi fake newsami. Uważam, że moja szkoła, bo tam pracuję, jest naprawdę dobrze wyposażona. Te słowa mogą zabić. Realizujemy harmonogram remontów i tak się składa, że wiem o tym, że sala gimnastyczna należy do grupy budynków, które poddane powinny być remontowi. Rzeczywiście wiosną przedstawiciele Wydziału Inwestycji byli tam, zobaczyli, jest przygotowywany plan remontu, projekt opiewał prawie na 30 tysięcy. W odpowiedzi na interpelacje są zachowane informacje proste. Są środki na to, żeby adaptować pomieszczenia po mieszkaniu dawnej woźnej. I w związku z tym ja mam tylko taką gorącą prośbę. Jeżeli fakty chciałbym przedstawić, najpierw następuje interpelacja, później artykuł nierzetelny, powtarzam, nierzetelne informacje są zachowane w nim, to mnie po prostu dziwi. Więc proszę w tym moim oświadczeniu o roztropność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy jeszcze są zgłoszenia? To ogłaszam przerwę do godziny 13:00.